Witam. W dzisiejszym filmie będę chciał porównać dwie siekiery do rozłupywania. Jest to Fiskars X27 i Celfast 2700. Dlaczego te dwie siekiery? Dlatego, że to jest taka bezpośrednia konkurencja, bo są one bardzo do siebie podobne. Wiele osób twierdzi, że nie warto dopłacać do Fiskarsa, bo jest on trochę droższy, że lepiej sobie kupić Celfasta i praktycznie mamy taką samą siekierę za mniejsze pieniądze. Z tym, że muszę zaznaczyć, że Celfast też nie kosztuje mało, też trzeba trochę wydać, ale jednak mimo wszystko jest tańszy od Fiskarsa. Więc w dzisiejszym filmie przyjrzyjmy się im trochę bliżej, trochę porąbię i na koniec powiem Wam swoją opinię, czy uważam, że warto dopłacić do Fiskarsa, czy nie warto. Pierwsze, co chciałbym zauważyć, to że owszem, te dwie siekiery są zrobione na ten sam wzór, ale to nie są tak jakby kopie jedna drugiej, jeden do jednego. One nie są identyczne, one są troszkę, praktycznie pod każdym względem trochę inaczej zrobione. Co Wam za chwilę pokażę. Zobaczmy teraz wagę tych dwóch siekier. Najpierw będzie Celfast. Nie wiem, czy ona sama ustoi. Ja ją tu delikatnie z góry podpieram, ale nie unoszę. Waga 2,65 można powiedzieć. Następnie jest Fiskars. Waga 2,5 kg. Tutaj widać różnicę w długości trzonków. One obie w tej chwili stoją na równym podłożu. Celfast jest jakieś 3 cm dłuższy trzonek. Ja tu zasłaniam przed słońcem, żeby było cokolwiek widać. Tutaj, jak mam nadzieję, widać teraz, Celfast jest trochę dłuższy, jeśli chodzi o samo ostrze. Tutaj on jest trochę dłuższy. Ostrze też trochę wyższe jest. Niedużo, może z pół centymetra, ale tutaj jest Fiskars jest trochę niższy, Celfast jest trochę wyższy. I tutaj jest też w najszerszym miejscu Celfast jest trochę szerszy. Jeśli chodzi o sposób naostrzenia, to widać, że tutaj w Fiskarsie to ostrze równo przechodzi aż do samego końca, jest takie proste, natomiast tutaj w Celfaście widać w tym miejscu mniej więcej takie zgrubienie, naostrzone jest dotąd, a później już przechodzi trochę w inny kąt. Tutaj taki początek jest szerszy, a tutaj w Fiskarsie od początku praktycznie do końca jest jedna równa linia, czyli Celfast będzie szybciej robi się grubszy niż Fiskars. Jednym z zarzutów stawianych Fiskarsowi jest to, że jest z miękkiej stali. Tutaj mamy Fiskarsa na górze, Celfasta na dole. Oba zostały pociągnięte pilnikiem do ostrzenia łańcuchów 10 razy. W Fiskarsie rzeczywiście ta stal może jest trochę miętsza, ale ja wiem, czy aż tak bardzo. Mimo że siekiera Celfast jest odrobinę cięższa, jednak dzięki chyba dłuższemu trzonkowi balans obie siekiery zachowują w tym samym miejscu, w tej samej odległości od końca siekiery zachowują równowagę. A więc jak widzieliście, Celfast jest trochę tak jakby większą siekierą, jest trochę cięższy, trochę dłuższą ma rączkę, troszkę szerszy też, także to jest taka siekiera minimalnie, ale minimalnie większa. Czy to ma jakiś wpływ na rąbanie? Myślę, że troszkę tak. Oczywiście cięższa siekiera i dłuższa rączka na pewno pozwalają na mocniejszy zamach. Poza tym, ze względów użytkowych, czym one się różnią? Tak naprawdę same głownie są różne, ale bardzo podobnie, to jest ten sam schemat tak jakby. Jeśli chodzi o rączki, to materiał na tych rączkach jest również podobny, bardzo podobny, nawet może taki sam. Jeśli chodzi o próbę zgięcia, o sztywność tego materiału, to ja bym powiedział, że to jest to samo, nie ma praktycznie różnicy, ale troszkę się te rączki różnią samym kształtem. Tutaj w Fiskarsie ta rączka, zwłaszcza tutaj wyżej, ona jest tak jakby troszkę węższa i moim zdaniem
przyjemniejsza w trzymaniu, taka bardziej poręczniejsza. W Celfaście ona jest tutaj tak jakby bardziej płaska, bardziej kanciasta trochę, tak jakby mniej poręczna, gorzej leży w dłoni. Oczywiście każdy zaraz powie, że przecież tutaj się nie trzyma. Nie wiem jak wy, ja tutaj też trzymam, jak siekierę wyrywam albo podrzucam, to trzymam ją właśnie tak dosyć wysoko. Dopiero podczas samego ruchu w dół łapię ją tutaj na samym dole. Na samym dole już nie ma problemu, już jest ok, ale tutaj wyżej ta siekiera Celfast, ona nie leży w dłoni tak dobrze jak ta trochę bardziej jajkowata i troszkę ogólnie węższa Fiskarsa. Nieduża różnica, ale dla mnie zauważalna. Poza tym tak naprawdę nie ma tutaj żadnych takich znaczących różnic, także może chwilę porąbię, zobaczę jak się nimi pracuje i powiem wam, czy warto dopłacać, czy one się jakoś różnią podczas samego rąbania. A więc przejdźmy teraz do praktycznego porównania tych dwóch siekier. Oczywiście najlepiej podczas pracy. Zobaczmy, która sobie lepiej radzi w drewnie. Którą by tu najpierw? Może Fiskarsa. Mam tutaj cztery klocki. Nie wiem, czy rąbać na przemian, czy... No po kilka uderzeń każdą siekierą. Zobaczymy, jak to będzie szło. O, tutaj jest ciężko. Bardzo dobrze. Zobaczmy teraz Celfast. Powiem wam, że Fiskars tak jakby trochę mocniej się wgryzał. Być może dzięki temu ciężarowi trochę większemu i odrobinę dłuższej rączce, nie wiem. Fiskars tak jakby trochę bardziej się próbował odbijać od drewna. Może dlatego, że lżejszy. W rękawiczkach jak się pracuje, trochę zanika ta różnica w kształcie rączki w tym miejscu. Ciągle ją czuję, ale już nie przeszkadza mi tak bardzo. Tak, ta rączka jest drobniejsza tutaj. Troszkę mi przyjemniej ją trzymać. Jestem przekonany, że Celfast ma troszkę większą siłę uderzenia. Fiskars tak jakby jest trochę delikatniejszy. Prawdopodobnie właśnie dzięki tej różnicy w wadze. Tutaj trzeba się troszkę może bardziej przyłożyć do samego zamachu. W Celfaście ten ciężar troszkę pewnie dodaje siły.
Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj się trochę wtrącę, jeśli chodzi o twardość ostrzy w tych siekierach, które się szybciej tępią, to muszę powiedzieć, że podczas całej tej pracy zauważyłem, że jednak Fiskars, prawdopodobnie dlatego, że ma jednak troszkę miętszą stal, dodatkowo jeszcze to ostrze w nim jest tak jakby cieńsze na początku, więc w sumie tutaj robiąc w siekierze czasami się zdarza, że uderzymy w oponę, a w oponie wiadomo, że są żelazne druty, i na celfaście, nie wiem, albo nie zdarzało mi się tam uderzać akurat celfastem, ale na celfaście żadnych uszkodzeń na ostrzu nie zauważyłem na koniec. Natomiast w Fiskarsie drobne wgniecenia, takie właśnie półokrągłe, tak jakbym w jakiś drut trafił w oponie, były. Chociaż tutaj po zastanowieniu muszę też zauważyć, że przez to, że Fiskars jest tak jakby bardziej ostry, to on może po prostu łatwiej się przecina przez gumę i dociera do drutów. Nie wiem, ale na pewno bardziej mi się ostrze niszczyło w Fiskarsie. Pękaty jakiś. Tutaj trafiłem na pień z takimi dwoma dużymi, nakładającymi się na siebie sękami, więc bardzo ciężko było go rozłupać. Ale specjalnie nie chciałem go jakoś technicznie rozłupywać, tylko chciałem to zrobić siłowo, żeby właśnie porównać zdolność rozłupywania tych dwóch siekier. Jakie jest moje zdanie, mój wniosek końcowy na temat używania tych siekier? Jak dla mnie siekiera Celfasta jest tak jakby trochę bardziej toporna, ma większą siłę uderzenia, i do takich klocków, jak tutaj widzicie, wolałbym siekierę Celfasta. Jeśli dla kogoś ona jest za ciężka, wtedy wolałbym siekierę Fiskarsa, dlatego że ona jest taka trochę zgrabniejsza, przyjemniejsza w obsłudze, ale nie ma tej siły uderzenia i siły rozłupywania. Także powiem wam, jakby to były siekiery w tej samej cenie dokładnie, to ja bym skłaniał się ku Celfastowi, dlatego że jak dla mnie, ja lubię ciężkie siekiery, a on ma właśnie tak jakby większe możliwości do rozłupywania tych większych, twardych do rozłupania klocków.
Natomiast do trochę łatwiejszych klocków Fiskars jest przyjemniejszy w użytkowaniu, taki trochę zgrabniejszy. Takie jest moje zdanie. To tyle, co Wam dzisiaj chciałem pokazać. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Yes.